Cześć moje drogie Star Warsiaki, witam was serdecznie w kolejnym odcinku powiedzmy Star Warsowego kącika na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie tym razem o książce. Skoro serial Ahsoka nam już się zakończył, to w końcu zabrałem się i skończyłem czytać Ahsokę w wersji książkowej od autorki E.K. Johnston. Zapraszam serdecznie. Przypadek tej książki jest dosyć specyficzny, ponieważ ta książka już była u nas w Polsce wydana przez poprzedniego wydawcę książek Star Warsowych, ale cały nakład się rozszedł i obecne wydawnictwo postanowiło wznowić tą książkę. I bardzo dobrze, bo ceny używanych książek właśnie od tego poprzedniego wydawcy osiągały już horrendalne po prostu kwoty i no, ponad 200 zł trzeba było na portalach aukcyjnych dać za tą książkę, więc wydawnictwo właśnie postanowiło wrzucić jeszcze raz na rynek tą samą książkę, która swoją premierę oryginalnie miała w 2016-17 roku w Stanach Zjednoczonych, więc już troszkę lat ma. Ale co jest dziwnego jakby w samej tej książce, ponieważ ciężko ją uznać do końca za kanoniczną. W sumie to dużo osób twierdzi, że ona przestała być kanoniczna za sprawą jednego z odcinków Tales of the Jedi, które możecie oglądać na Disney Plusie, ale o tym pomówię zaraz. Bardziej chcę wam powiedzieć o tym, czy w ogóle warto się tą książką zainteresować, bo wiem, że czytanie książek Star Warsowych tak samo, no to jest jednak duże poświęcenie czasu. Więc opowiem wam, o czym ona mniej więcej opowiada i sami zadecydujecie, czy jesteście zainteresowani tą lekturą. Sama powieść zaczyna nam się jakiś rok po rozkazie 66. Ahsoka oczywiście musi ukrywać się przed Imperium, przed Inkwizytorami i kiedy coś się dzieje, kiedy w pobliżu właśnie pojawia się Imperium, Ahsoka najczęściej musi uciekać i ruszać w dalszą przygodę, żeby szukać sobie swojego miejsca. I co się rzuca w oczy, czytając tą książkę, to jest bardzo fajnie przedstawiona Ahsoka jako Jedi, były Jedi, który właściwie nie wie, jak sobie ogarnąć teraz życie. Tutaj duży aspekt jest położony na te jej różne przemyślenia, które ona ma po prostu po upadku zakonu Jedi. I ona, zresztą wiecie, my jako widzowie Star Warsów, jako osoby ogarnięte, wiemy, że Yoda przeżył, Obi-Wan Kenobi, w nowym kanonie to coraz więcej zresztą tych postaci się pojawia, które przeżyły rozkaz 66. Natomiast Ahsoka jest tutaj początkowo przekonana, że właściwie jest ona chyba ostatnim, powiedzmy, użytkownikiem jasnej strony mocy, tak? Bo Jedi ona też się tutaj niespecjalnie chce nazywać, no co oczywiście ma odzwierciedlenie w tym, że ona od zakonu Jedi przed właśnie końcem wojen klonów odeszła. Więc ten aspekt, że tak powiem, psychologiczny i takiej walki, tego rozdarcia naszej bohaterki w pierwszej połowie do samego końca niemalże tej książki jest bardzo fajnie zarysowany. W pewnym momencie Ahsoka postanawia no w końcu przestać uciekać, próbuje pod jakby fałszywym imieniem Ashla gdzieś funkcjonować, udaje się na taki księżyc z planety Reda, o ile dobrze wymawiam tą nazwę tej planety, Reda bodajże, tak się powinno to wymawiać na tym księżycu. Nawet udaje się znaleźć kilku przyjaciół, no ale wiadomo, przeszłość będzie pukać zaraz do jej drzwi i Ahsoka po raz kolejny będzie musiała podjąć decyzję, czy dalej uciekać, czy może jednak stawić opór temu złemu Imperium i w końcu, że tak powiem, przyłączyć się do tej walki, tworząc jakiś tam ruch oporu, dołączając i tak dalej. Więc historia jest dosyć standardowa. Początek tej książki jest bardzo wciągający. Ten początek mnie jakby zafascynował. On zresztą, jak czytasz tą książkę, to masz takie trochę odczucie, jakbyś oglądał jakiś odcinek Wojen Klonów. Były takie, troszeczkę mi się kojarzyło z tymi odcinkami w 7 sezonie, zanim mieliśmy akcję z Mandalorą, to były te odcinki, gdzie właśnie Ahsoka, że tak powiem, już wykluczona z zakonu, tak? Po odejściu z zakonu gdzieś tam próbowała sobie coś poukładać w życiu, więc troszeczkę taki miałem vibe w tym przypadku. Natomiast środkowa część tej książki jest dosyć, powiedziałbym, nudnawa. I to się często, jeżeli czytaliście książki Star Warsowe, no to często się to niestety zdarza w tych książkach, że one
często zaczynają się bardzo nudno. Te opisy, to wszystko, długo się to rozkręca. Tutaj natomiast początek jest faktycznie wciągający i on łapie na ten haczyk przysłowiowy, no ale później gdzieś tam właśnie w środku troszeczkę to tempo siada. Chociaż jest dużo takich, wiecie, ciekawostek dla fana Gwiezdnych Wojen, no to dużo takich smaczków, jak na przykład to, dlaczego Obi-Wan tak się mocno zestarzał między epizodem 3 a 4. Można taką ciekawostkę wyczytać w tej książce, mogę wam zaspoilerować, bo na Tatooine są takie warunki, że Obi-Wan wygląda starzej niż powinien, po prostu. Takie warunki atmosferyczne i taki klimat jest na Tatooine, że po prostu wszyscy wyglądają starzej niż powinni. Może dlatego Luke Skywalker też w sumie, Mark Hamill, nie wyglądał na te 16 lat w Nowej Nadziei, więc może coś w tym jest. No ale to taka ciekawostka. No i takich ciekawostek oczywiście jest dużo. Tam co jakiś czas pojawiają się też bohaterowie znani z innych filmów, dzieł, jak chociażby Bail Organa, czy Artuditu, taki w sumie reunion troszeczkę tych naszych bohaterów, ale naprzeciw kogo będzie musiała stanąć nasza Soka, a mianowicie kolejny inkwizytor się tu pojawia, to jest szósty brat w tym wypadku, pierwszy raz i właściwie ostatni, nie wiem, może ta postać będzie jakoś rozwijana, może gdzieś już się pojawiła, chociaż ja nie trafiłem w wersji komiksowej ani nigdzie szóstego brata, on jest chyba tylko póki co wymieniany właśnie w tej książce. Nie mylić z tym inkwizytorem, którego pokazano właśnie w Tales of the Jedi, ponieważ tam nie było powiedziane, że jest to szósty brat, powiedziano, że to po prostu inkwizytor. W sumie to nie wiem, czy do tej pory jest gdzieś podane, który to jest z braci. Więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli nie lubicie postaci Ahsoki, to ta książka nie zmieni waszego podejścia do tej bohaterki, którą, no, bądź co bądź, ciągle jest ona rozwijana, chociażby w serialu, tak, czy w animacjach, ona cały czas się pojawia. Więc jeżeli nie polubiście Ahsoki, to nie będzie to książka, która jakoś specjalnie was wciągnie. Natomiast jeżeli jesteście fanami Ahsoki, to mimo tego, o czym zaraz powiem, to wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa pozycja. A fanów Ahsoki jak najbardziej. A teraz powiem dlaczego, no właśnie, nie jest to kanonem i ogólnie rzecz biorąc mam takie przeczucie, że twórcy Gwiezdnych Wojen w wersjach właśnie filmowo-serialowych, animacjowych i tak dalej nie będą patrzeć specjalnie na właśnie na to, co się dzieje w książkach. Pomimo tego, że te książki, te, które widzicie za mną, to jest wszystko w kanonie. To niby jest kanon, no nie, no Ronin nie jest kanonem, no ale tutaj są, powiedzmy, książki z tego nowego, raczej kanon. No to po prostu nie będą na to specjalnie patrzeć. Zresztą, no tak było, tak samo było w Expanded Universe, tak? Jeżeli chodzi o książki jeszcze za ery Lucasowej, że nikt tam się specjalnie nie przejmował. Chociaż wydaje mi się, że bardziej jednak za czasów Lucasa, kiedy u nas wychodziły książki wydawane przez Amber, wydaje mi się, że jednak mniej grzebano w tych historiach, które tam się pokazywały w książkach. Ponieważ, tak jak mówię, tutaj historia idzie podobnym troszkę tropem do tego shorta, jakim był szósty odcinek właśnie Tales of the Jedi. Czyli Ahsoka właśnie jest jakby na wygnaniu, ukrywa się, w pewnym momencie używa swojej mocy, przez co sprowadza na siebie jakby inkwizytorów, musi z nim walczyć. I na końcu jakby ta cała sytuacja doprowadza do tego, że ona dołącza do ruchu oporu, do rebelii i zaczyna się jakby przygoda właśnie po stronie rebeliantów. I tutaj jest podobnie, tylko że tak, właśnie nie zgadza się chociażby fakt tego walki z tym szóstym bratem, tak? To się nie zgadza, ponieważ tam był inny inkwizytor. Okoliczności samej walki były trochę inne, są inne w książce, a są inne w Tales of the Jedi, tak? Doprowadza to do tych samych wydarzeń, czyli Ahsoka postanawia przestać się ukrywać, uciekać i po prostu dołącza do rebeliantów. Ale no mimo wszystko dzieje się to troszeczkę inaczej. I nie wiem, jakie macie odczucia. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie macie odczucia. Czy wolicie wersję jakby książkową? Oczywiście tamto to jest tylko krótki, kilkuminutowy short. Tutaj mamy jednak dużo więcej mięska, tak? Dużo więcej przemyśleń naszej bohaterki, tego jak ona starała sobie przez ten rok od rozkazu 66 po prostu radzić. A tam, no to mamy taką krótką, bądź co bądź fajną historyjkę, ale jednak króciutką. Więc w moim odczuciu nie ma co się jakoś tam specjalnie obrażać na to, że a to już nie jest kanon, to nie jest warte przeczytania, bo ta książka się naprawdę spoko czyta. Wiecie, ja tą opowiastkę z Tales of the Jedi traktuję troszeczkę jako taką
z jednej strony ciekawostkę, taki skrót jakby tego wydarzenia, chociaż powiedzmy, no szczegóły tam się nie zgadzają, chociażby, nie wiem, bohaterka, którą właśnie Ahsoka ratuje w Tales of the Jedi, no to nie występuje tutaj ta sama bohaterka, co właśnie w tym shortcie i odwrotnie, więc mimo wszystko uważam, że dosyć fajna pozycja, nie jest jakaś wybitna, ale naprawdę w kanonie starursowym ciężko o jakąś wybitną pozycję, chociaż kilka na przestrzeni lat się oczywiście zdarzyło i to nawet w tym nowym kanonie są dużo lepsze książki, ale są też dużo, dużo gorsze, zaufajcie mi. Więc takie moje odczucie. I jeszcze na koniec tylko właśnie chciałem powiedzieć, że no jakby widać po tym shortcie z Tales of the Jedi, że po prostu jeżeli twórcy, Dave Filoni czy ktoś tam inny wpadnie na pomysł, że chce umiejscowić daną animację, serial czy coś w okresie tym, która była gdzieś napisana w formie książkowej, to nie będą na to patrzeć i będą to po prostu robić po swojemu, ewentualnie zachowując tylko jakieś tam elementy, bo mówię, ta książka jest tego chyba najlepszym dowodem, że ona do momentu wyjścia Tales of the Jedi była kanonem, a teraz została poniekąd zretkonowana właśnie przez tą krótką animację. Ale mimo wszystko polecam, zwłaszcza dla fanów Ahsoki, a wiem, że takich jest wielu. Także ja dziękuję Wam bardzo. Dajcie znać w komentarzach, o jakiej innej może książce chcielibyście posłuchać, czy warto ją przeczytać. Czy Wy czytaliście Ahsokę i jak Wam się po prostu podobała. Także dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji. A ja się z Wami żegnam. Kłania się Ormando i niech moc będzie z Wami. Cześć.